chyba zostanie mi w pamięci to, że prowadzący pomimo swojej chwilowej, początkowej nieobecności na scenie był obecny głosem. I ten głos wyrażał absolutnie wszystko. Emocje, wspaniały nastrój, niskie tony, uspokojenie. No jednym słowem mistrzostwo, czyli wirtuozeria i fonii i wizji, bo później prowadzący ukazał się na tej scenie, witany salwą oklasków. Były wspaniałe filmy, które nie były, bądź były dubbingowane razem z udziałem dzieci. Były wspaniałe polskie wiersze. Tu ma lokomotywa, którą trzeba było recytować. Nawet prowadzący wyrwał mnie do tej recytacji. 25 kwietnia 2015 roku zakończyliśmy 7. edycję Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Była to edycja szczególna ze względu na liczbę uczestników. Nigdy wcześniej 500 studentów nie ukończyło naraz edycji Dziecięcej Politechniki. Były to wykłady organizowane zarówno w Politechnice Opolskiej, tutaj na miejscu w Opolu, a także w naszej filii w Strzelcach Opolskich.